Dzisiaj mamy kolejną część cyklu Czy wiesz, co masz? Dzieje apostolskie. Przeczytam cały wam fragment. Dziewiąty rozdział dziejów apostolskich. Przeczytam wam 22 wersety. Od pierwszego. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Ktoś jest, Panie. A on: Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam Ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz, uczeń pański. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: Oto jestem, Panie. Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. On właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, Paweł, czyli Szaweł jeszcze, i jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś powiedział: Panie, usłyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siłę i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, kiedy byli w Damaszku. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się, mówiąc: Czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Tego, i po to przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprowadzał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten, czyli Jezus, jest Chrystusem. Na tym fragmencie w zasadzie się oprzemy i troszkę chcę, żebyśmy przyjrzeli się ważnej kwestii. Na marginesie, zanim zacznę mówić w zasadniczym temacie, chcę pokazać wam werset 4 i 5. Jest napisane: Usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, czemu mnie prześladujesz? Ktoś jest, Panie. Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Zauważacie, co się dzieje na początku nawrócenia człowieka, tak a propos prawdziwych nawróceń. To jest bardzo ważne. Bóg przedstawia mu jego sytuację. Widzicie to? Zobaczcie, on nie mówi do niego tak: Jam jest Pan, Bóg miłości, kocham Cię, Saulu. Umarłem za Twoje grzechy i wstałem z martwych dla Twojego zbawienia. Zauważyliście to? To jest bardzo ważne, co ja teraz do Was mówię. Bo jesteście ludźmi służby. Bóg przedstawia mu jego sytuację. On mówi: Kto ty jesteś? A ten mówi: Jestem ten, którego ty prześladujesz.
Jestem ten, którego ludzi ty wybijasz. Jestem ten, który jest dla ciebie problemem. Zobaczcie, spotkanie największego apostoła z Bogiem. Od czego się zaczyna? Zaczyna się od przedstawienia dogłębnej sytuacji tegoż człowieka. Paweł dowiaduje się w pierwszej rozmowie z Bogiem, że nie jest kimś ważnym, wielkim i zacnym, tylko że jest szumowiną. I pamiętam, jak 21 lat temu spotkałem się z Bogiem, to przeniknęła moje serce informacja, że jestem szumowiną. Rozumiecie? Szumowiną. Ja nie otrzymałem od Boga informacji, że On mnie kocha. Ja otrzymałem informację, że jestem kompletnym zerem. Taką ja otrzymałem informację 21 lat temu. I nie kompletnym zerem, dlatego że ja jestem zły człowiek. Bo w ogóle On nie mówił o moich grzechach. Zauważcie, Jezus do Pawła nie mówi o jego pojedynczych grzechach. On nie mówi, ty załatwiłeś temat Szczepana, ty załatwiłeś to, ty załatwiłeś tamto. On mówi, ty jesteś, Saulu, moim prześladowcą. Ty mnie prześladujesz. Ty masz ze mną problem. Ja się dowiedziałem od Boga, że ja mam z Nim problem 21 lat temu. Ja mam problem z Bogiem. Problem ten polega na tym, że Arturek jest samodzielny. Że to jest samodzielna jednostka chodząca sobie po tym świecie, niezależna od Boga. To ja się dowiedziałem 21 lat temu na dzień dobry. Wiecie, ja na tych kolanach, tam klęcząc w sztumie, ja nie miałem w żadnym wypadku podnoszonego mojego poczucia własnej wartości. Nie. Moje poczucie własnej wartości tam, na tych kolanach, wiecie, co się z nim stało? Umarło. W tym sztumie ja się poczułem na tej podłodze absolutnie zbędnym elementem w tej całej szarej egzystencji. Rozumiecie, o co chodzi? I tam zrozumiałem, że jedna rzecz mi się na pewno należy. Przystawić mi pistolet do głowy i mnie odstrzelić. O, i takie było moje spotkanie z Bogiem. Dopiero potem się zaczęły słodkie sprawy. Rozumiecie? Słodko się zaczęło później. Ale to był początek. I ja się nawet zastanawiałem, czy to w porządku jest, że ja mam taki początek z tym Bogiem, ale potem jak zacząłem studiować Pismo, to mówię, okej, nie jestem jedyny. Rozumiesz? Odkryłem w ogóle, że ten, który wymyślił chrześcijaństwo, bo w ogóle rozumiecie, że tu Paweł wymyślił chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie wymyślił Jezus. To Paweł to wszystko w ogóle poukładał. To Paweł. Rozumiecie? To on przez 3 lata modlił się, rozumiesz, w arabskiej ziemi, wśród w ogóle ludzi nieprzychylnych. Wiecie, czyli poszedł tam, gdzie był dyskomfort. On nie chciał komfortu żadnego, bo on wiedział, że komfort może go rozwalić. I on poszedł tam, gdzie był dyskomfort, żeby szukać objawień Bożych. I to przez Pawła zostały wytworzone podstawowe doktryny chrześcijańskie. To Paweł zrobił chrześcijaństwo. Jezus, rozumiecie, to stał się kamieniem węgielnym chrześcijaństwa. On stał się gruntem dla chrześcijaństwa. Ale to Paweł, apostoł, stworzył naukę, która uczyniła chrześcijaństwo tym, czym ono jest dzisiaj. Rozumiecie? To on to stworzył, apostoł. Dlatego fundamentem chrześcijaństwa nie jest Chrystus, tylko nauka proroczo-apostolska. To jest fundament, który jest położony na kamieniu węgielnym o imieniu Jezus. Rozumiecie? To jest w ogóle taki fakt. Ale idąc dalej, widzimy werset 6. Mówi do niego Jezus, bo chce o tym powiedzieć. Ja chcę wam, żebyście to dogłębnie zobaczyli, co tam się wydarzyło, a co jest wzorem dla nas. Po pierwsze, powstań. On mówi do niego w 6 wersecie, powstań. Co to znaczy powstań? To znaczy, nie czekaj na nic. Powstań. I mówi dalej,
idź do, czyli do konkretnego miejsca, do konkretnych ludzi. Tam ci powiedzą. I tu jest informacja o usłudze starszych w wierze ludzi. Zobaczcie, jaką dostaje informację w ogóle Paweł. Wstań, idź do konkretnych ludzi, którzy długo ze mną chodzą, a oni powiedzą ci, co zrobić dalej. Jakże to jest dalekie od dzisiejszej mentalności, gdzie każdy sobie jest papieżem. A to jest początek chrześcijaństwa, przypominam. Rozmawiamy o początku chrześcijaństwa. O początku. On do niego nie mówi, daję ci mojego Ducha Świętego i teraz będziesz wiedział, co masz robić. On do niego mówi tak, wstań, idź do i pozwól, że ci usłużą. Zależy wam, żeby wracać do źródeł? To jest ta droga. To jest ta droga. Wiecie, w 58 roku w Stanach Zjednoczonych, w małej miejscowości pod Nowym Jorkiem, pewien człowiek, który został później przez autora książek, wzięty jako model literacki, zebrał wszystkich głównych gangsterów Stanów Zjednoczonych. Usiadł z nimi przy stole i powiedział tak, interesuje was stara dobra Cosa Nostra? Jeśli tak, to to zróbmy. Ja jestem capo, ty to dicapio od dzisiaj. O co chodzi? Dopiero od tego momentu rozpoczęła się tak zwana przestępczość zorganizowana w Stanach Zjednoczonych. Od tego momentu się liczy. To po tym zebraniu tych ludzi Hoover rozpoczął tworzenie oddziałów policyjnych do zwalczania przestępczości zorganizowanej w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej oni nie wiedzieli, co to jest. To były luźne gangi rozsiane po całej Ameryce. Ale pierwowzór Vita Corleone zebrał ich wszystkich w 58 roku. Literacki pierwowzór. Chodzi o to, że Jezus daje nam pierwowzór tutaj. Jak to się zaczęło. I to jest nieunikniony początek każdego ruchu przebudzeniowego, bo Paweł rozpoczął ruch przebudzeniowy, który ogarnął całą ziemię z nami również, jak tutaj siedzimy. Wiecie, że my tu siedzimy? Siedzimy tu dzięki Pawłowi. To Paweł załatwił nam to, że my tu siedzimy. Też trzeba być w tym pokornym. Ktoś powie, nie to Jezus mnie tu przyprowadził. Nie. Jezus to cię przyprowadził do bram nieba. W Kościół to cię związała doktryna Pawłowa. To jest wielka różnica. I dzisiaj masa ludzi jest przyprowadzona do bram nieba. Rozumiecie? Ale oni nie tworzą chrześcijaństwa. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest to, co się zaczęło tam. Pod Damaszkiem. Powstań, idź, tam ci powiedzą. Powstań, idź, tam ci powiedzą. Jakże jest to inne niż to, co teraz najczęściej ludzie twierdzą. Twierdzą, że słyszą od Boga na początku ich chrześcijańskiej drogi. Dziś ludzie czekają na to, co Bóg powinien im dać. Ale posłuchajcie, co tu się wydarza. Na pierwszym spotkaniu Pawła z Bogiem Paweł otrzymuje informację, co ma zrobić, a nie co ma dostać. On
On mówi do niego, idź i zrób, a nie mam coś dla ciebie. A zaznaczam, że ja głoszę Ewangelię sukcesu. Paweł usłyszał od Boga, co ma robić, a nie co ma dostać. Odwrotnie niż dzisiaj. Rozumiecie? Odwrotnie. Chcę, żebyście też proroczo zobaczyli odwrócone sytuacje, które dzieją się obecnie w szeroko pojętym kościele i to na całej ziemi, to nie u nas tylko. Do Boga ludzie przychodzą po coś, a potem trzymają się tego przez cały czas. Nauczą się, co im się należy. Ja wiem, co mi się należy w Chrystusie Jezusie. Ja nie wątpię w to i ty też wiesz. Tylko to nie jest pierwsza myśl, w której ja się poruszam każdego dnia. Wiesz, w jakiej myśli ja się poruszam każdego dnia? Co mam zrobić, a nie co mam dostać. Bo tak został pouczony pierwszy apostoł do pogan. Tak został pouczony. Powiedział do niego Jezus, Saulu, wstań i idź, a powiedzą ci, co masz robić. Gdzie do ludzi się mówi, zrób coś, a oni mówią, poczekam, aż mi Bóg powie. Koniec. Ale Jezus nie powiedział Pawłowi, czy też Szawłowi, co ma zrobić. Jezus go posłał do Ananiasza i powiedział, on ci powie, co masz robić. Ananiasz ci powie. A rozumiecie, co miał Bóg w głowie? Ten rodzaj formuły, która ma tworzyć kolejne przestrzenie uczniów. Ten rodzaj, nie inny rodzaj. Gdzie ludzie mówią, mnie Bóg prowadzi. Ja mówię, dobrze. Gdzieś cię zaprowadzi, nie wątpię. Jeżeli będziesz słuchał tego Boga, to cię zaprowadzi do jakiegoś Ananiasza. Rozumiesz? Bo on ma taki styl. Jeśli cię Bóg prowadzi, to cię zaprowadzi do jakiegoś Ananiasza, który ci powie, co masz robić. I on ci nie będzie nad twoim życiem terrorystą, on nie będzie nad twoim życiem, ten Ananiasz, proszę ciebie, jakimś dyrygentem, tylko on będzie, tak, kierunkiem, tak, który ci będzie wskazywał, jak masz czerpać z Chrystusa. I tak sobie to wymyślił Bóg. Bóg tak sobie to wymyślił. Pozornie brzmi to jak jakieś prawo, ale tak nie jest. W tym, co mówi Jezus do Saula, między wierszami, wręcz słychać wydźwięk takiego sedna boskiej wypowiedzi. Jeśli nie pójdziesz, inaczej, jeśli nie podejmiesz się tego, co ci mówię, będziesz prowadził żałosne, słabe, mierne i nieciekawe życie. I skończysz jako mój wróg. To jest między wierszami tego, co mówi Bóg do Pawła na dzień dobry. Jeśli nie zrobisz tego, co ci mówię, to twoje życie będzie słabe, nieciekawe, cienkie i w konsekwencji będziesz przeciwstawiał się mi, chociaż będziesz miał moje imię na swoich ustach. Iluż dzisiaj jest ludzi z imieniem Jezusa na ustach, przeciwstawiających się Jego prawdom, prowadzących jakieś dziwaczne życie. To jest dla mnie dziwaczne życie. Czasami spotykam ludzi wierzących, mówię, co ty za... On żyje jakoś. Ja mówię, ale jak ty żyjesz? Jak ty żyjesz? No wiesz, nie każdego Bóg powołał do służby. Ja mówię... Nie czytałeś dziejów apostolskich. Każdego powołał. Od razu na dzień dobry. Przy pierwszym spotkaniu. Zobaczcie, jak on działał.
ratuje kogoś, ratuje kobietę. Jakąś tam prowadzą kobietę, która gdzieś tam na czymś się tam złapali, na jakimś cudzołóstwie i oni ją tą teraz chcą kamienować. On ją ratuje, a następnie od razu dyrektywa, co ma robić. Od razu dyrektywa. Od razu. Idź i więcej nie grzesz. Przynajmniej nie powiedział, idź i osiągnij sukces. Idź i korzystaj z mojej łaski. Idź i więcej nie grzesz. Od razu ją zaciągnął do roboty. Do roboty ją wziął od razu. Nad sobą na dzień dobry. Bo celem wiary jest zbawienie dusz. Najpierw do roboty. Ludzie mówią, o, tak fajnie, nie do roboty. Nad sobą, a potem nad królestwem. I tak do końca. I ktoś mówi, a ile tak? To kiedy to się skończy? Nigdy. No nigdy się nie skończy. Nigdy, nigdy. Do końca twoich dni. Dlaczego? I taki jest tytuł tego. Dlatego, że masz misję w sobie. Masz misję w sobie. Od kiedy? Przypomnij sobie datę twojego nowego narodzenia. Niektórzy z was pamiętają dzień, nawet godzinę niektórzy. Inni mogą pamiętać miesiąc czy porę roku, nieważne. Od tego dnia, od kiedy dostałeś Ducha Świętego, dostałeś misję do wykonania. Masz misję do wykonania. Nie jesteś bezrobotny. Jesteś misjonarzem. Możesz sobie pisać przed nazwiskiem. M.I. Rozumiesz? Misjonarz. Bardzo dobrze. Ja jestem za tym. Ja jestem prorokiem, niech się pojawia na Facebooku. M.I. Misjonarz. Ty misjonarz jesteś. Werset 8. Gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Posłuchaj. Cały czas uruchamiaj wyobraźnię. Dotyk Boga, gość na ziemi, otwiera oczy i jest ślepy. Dopóki nie zaczął działać, nic nie widział. Boży człowiek, dopóki nie będzie działał, póki nie odkryje w sobie misjonarza, będzie ślepy na masę duchowych zjawisk. Będzie siedział na pupci i czekał na objawienia pańskie, a on ich nie będzie dostawał, więc będzie wygenerowywał te objawienia pańskie. W głowie będzie powstawał jeden wielki farmazon chrześcijański. Rozumiesz, o co chodzi? I ten człowiek będzie coś na tym lepił. A wystarczyłoby ruszyć pupcie z miejsca i iść na misję i wtedy zamiast różnych dziwactw w głowie pojawiałyby się silne objawienia pańskie. Bo objawienia pańskie są dla misjonarzy, bo misjonarzem stajesz się na dzień dobry, a nie kiedyś. Kiedyś będę służył Panu, kiedyś od teraz służysz. Od teraz ty jedynie masz zapytać, co mam robić. Rozumiesz? Co mam robić? Ty nawet nie masz zapytać, do kiedy mam to robić. Co mam robić? Gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział, bo on jeszcze się nie ruszył. No to nic nie widział. Chrześcijanin, który jest nastawiony na branie od Boga, a nie na działanie w imieniu Boga, jest duchowo ślepy. Każdy, mówię to jako prorok, rozumiecie? Każdy chrześcijanin, który jest nastawiony mentalnie na branie od Boga, a nie na działanie w imieniu Boga, jest duchowo ślepy. I tacy ludzie nawet różne rzeczy robią. Jakieś akcje, jakieś w ogóle, nie wiem, różne rzeczy robią, ale nie są ślepi duchowo. Rozumiecie? Werset 15. Pan rzekł, mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Od pierwszego dnia twojego nawrócenia jesteś przez Boga
powołany na misjonarza. Jesteś przez niego wybrany na misjonarza. Posłuchaj. Ja nie wiem, jaka to będzie misja, ale ty jesteś powołany na misjonarza. Jesteś powołany do pogan, królów i synów Izraela. Wiesz, co to znaczy ten zapis? Poganie, królowie i synowie Izraela? Wszyscy. Mali i duzi społecznie. Religijni i ateiści. Rozumiesz? Ci, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu i ci, którzy usłyszeli, okej, ale nigdy z tym nic nie zrobili. Albo usłyszeli i nawet się z nim spotkali, ale zaraz usnęli lub nie ruszyli się z miejsca i dalej są ślepi. Jesteś misjonarzem. Rozumiesz? I ty musisz się z tym w ogóle oswoić to raz, a dwa, ty musisz to pokochać, tak jak swoje odbicie w lustrze. Bo jak nie pokochasz swojego odbicia w lustrze, to zawsze będziesz miał coś do siebie. Jak nie pokochasz bycia misjonarzem, to będziesz miał coś do siebie ciągle. Nie idzie mi w życiu, nie idzie mi, a jesteś na misji? A na misji jesteś? Myślę, problemów mija, kiedy wchodzisz na drogę misyjną. Wiesz, jak problemy szybko się rozwiązują w małżeństwach, w rodzinach, w stanach zdrowia, w pieniądzach. Wiesz, jak moment się to rozwiązuje w relacjach, jak jesteś na misji, jak zasuwasz na misji. Jak masz w głowie to, żeby szerzyć królestwo 24 godziny na dobę. Wiesz, jaka relacja z Bogiem wtedy jest? To nie jest relacja, posłuchaj mnie teraz. Ludzie mówią tak, ja mam taką słodką relację z Bogiem. A powiem ci, jaką ja mam relację z Bogiem? Branżową. Ja mam z Bogiem spotkania branżowe. Ktoś powie, wow, a jak to? No tak to. Spotykamy się na zebraniach branżowych. Czemu? Mamy wspólny cel. My się bardzo dobrze z Bogiem znamy. Naprawdę. Ja się tak dobrze znam z Bogiem, a On ze mną. Rozumiesz? My nie potrzebujemy, rozumiesz, sobie spijać z dzióbków. Mam nieco inną relację z Bogiem ja. Rozumiesz? Jak za długo zaczynam uwielbiać Boga ja. Ja mówię o sobie teraz, w moim miejscu, w którym jestem, tak? To tak jakbym słyszał cichutko, już. Spokojnie. Trzeba do roboty iść. Okej. Ocknąłem się. Wiesz, o czym mówię? Branżowe spotkania. Trzeba iść do roboty. Ludzie mówią, wiesz, jak nie przebywasz z Bogiem, to nie ma mocy. Tylko, że ja przebywam z Bogiem non-stop. Non-stop przebywam z Bogiem. Non-stop. Tylko moja relacja, to jest relacja branżowa. My się bardzo kochamy, my się bardzo lubimy, my się bardzo błogosławimy. On mnie, a ja jego. Rozumiesz, o co chodzi? Bardzo dobrą relację mamy. Ale moje spotkania z Nim to są spotkania pod tytułem gdzie, po co, jak, kiedy, za ile, skąd wziąć. Rozumiesz? To nie jest oczekiwanie nie wiem na co. Bo ja jestem Pawłowy. I ja słyszę to jak dzwon. Wstań, idź, powiedzą ci. Wstań, idź, powiedzą ci. Wstań, idź, powiedzą ci. Misjonarz to osoba wybrana przez Boga w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej. To jest misjonarz. Osoba wybrana przez Boga do szerzenia wiary chrześcijańskiej. Kiedy zostałeś wybrany? Jak się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha. Rozumiesz? Jak się rodzi domownik, od razu ma obowiązki. Na początku, jak się rodzi w domu dziecko, to ma obowiązek jeść, rozumiesz? I nic więcej. I się go karmi. Jak tylko troszeczkę podrasta, zaraz mu rodzic, normalny, zdrowy na umyśle rodzic, stawiać mu zaczyna różnego rodzaju bariery.
siadaj, główka do góry, chodź, ruszaj się, zrób tamto, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Cały czas. Zdrowy rodzic. Zdrowy rodzic stawia swojemu dziecku przeszkody, aby dziecko się wzmacniało. Od początku. Czemu? Żeby nauczyło się pracować. Rozumiecie? Pracować. Kiedyś ludzie w ogóle nie myśleli, że dzieci są dla przyjemności. Wiesz, dlaczego kiedyś ludzie mieli dużo dzieci? Do roboty. Poczytajcie trochę historię, kurczę. Ludziom nie przyszło, bo ona urodziła 10 dzieci. Po co ci ludzie rodzili? Ja się kiedyś zastanowiłem, tak? Mówię, po co ci ludzie te dzieci tak rodzili, nie? A tu chodziło o to w ogóle, to do roboty były te dzieci. Ja w ogóle czytam potem w ogóle człowieku i ruszył jakiś tam sędzia Izraela, proszę ciebie, a z nim 70 jego wnuków. Mówię, ale jasna. Wszyscy jeździli, proszę ciebie, na tych jakichś tam ogierach, jakichś tam jak to? Nie, osłach ogierach. Owczych ogierach. Ja mówię, co on w ogóle, mówię, co to było? Dziadek, rozumiesz? I 70 zbrojnych wnuków, oni kurczę jeżdżą, rozumiesz? I oni są sędziami nad Izraelem, ty. Młócą wrogów, rozumiesz? Dziadek i wnuk, ekipa. Ja tak sobie po tym myślę nad tym, ale gość narobił dzieci, ogarnął wszystko elegancko, rozumiesz? Przypilnował, żeby mieć wnuki, zorganizował armię, ja mówię, a ci jego synowie, przecież to, mówię, tamci synowie, córki, ile, tam była cała ekipa, to były klany, rozumiesz? Klany, tam nie było, mam dwoje dzieci, idę tam Jacek, Agatka, wiesz o co chodzi, no tak, mam dzieci, miłe dzieci. Ludzie nie myśleli o tym w tych kategoriach. Wiecie czemu? Bo było ciężko. Bo trzeba było robić. Nie było ZUS-ów. Nie było takich rzeczy. Jak wychowałeś dzieci, tak dzieci ci potem jeść dawały. Źle wychowałeś, to umarłeś z głodu na starość. Nikt ci nie dał. Dzieci musiały się nauczyć pracować. Dzieci się musiały nauczyć być odpowiedzialnymi. I zobacz, Bóg zradza Saula i mówi, Saul, do roboty. Do roboty. Nie z konferencji na konferencję. Nie budowanie relacji z Bogiem 10 lat. On buduje relację z Bogiem, człowieku, dzisiaj. Teraz się wzmacniam, teraz się gruntuję, teraz się ukorzeniam. Potem rzeźbę robię duchową. Wiesz, o co chodzi? A tu w ogóle płód powstaje duchowy, płód. Wyobraźcie to sobie. Przecież on jest dopiero zrodzony z Ducha Świętego. Spotyka się z Jezusem. I od razu do roboty. No mnie to wypionowało. Mnie to bardzo wypionowało. Drugorzędne znaczenie ma to, co będziesz robił jako misjonarz. To nie jest ważne, co ty będziesz robił. Nie, a inaczej, nie jest tak ważne na teraz. Na teraz jest ważne, że człowiek musi się oswoić z faktem, że jest misjonarzem i musi pokochać bycie misjonarzem. I musi przestać mądrzyć się w sobie, że on coś tam chce zrobić, coś tam się chce zrealizować, coś tam to. Wszystko masz zrobić pod kątem, aby szerzyć królestwo. Zobaczcie, uczymy o różnych rzeczach, o osobowości, o zrealizowaniu się, o takich rzeczach. Po co to wszystko? No nie po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy się dobrze czują na litość boską. No naprawdę nie po to. No nie po to stajemy na nogi, nie po to, ja też ludzi stawiam na nogi, nie po to, żeby oni się dobrze czuli. Naprawdę. Aż takiej empatii to ja nie mam w sobie. Dlaczego? Bo ja pracuję z człowiekiem, który umarł w Chrystusie. Tak naprawdę z trupem pracuję. Z ludzkim trupem. Jak ja pracuję z kimś nad jego psychiką, nad jego życiem, to ja pracuję z ludzkim trupem. W ogóle przychodzi do mnie normalnie trup, siada na fotelu, a ja jako trup usługuję mu. Taka rozmowa trupów. Śmierć dla nas nie jest problemem. Rozumiesz, o co chodzi? Obaj umarliśmy, że tam oboje umarliśmy w Chrystusie i teraz patrzymy, jak branżowo podnieść nasze dusze, aby stanęły, tak, na poziomie misyjnym. No po to to jest. No nie po to, żebyśmy my się lepiej czuli w tym świecie. Czemu? Bo my dla świata co? Umarliśmy. Posłuchajcie, coś wam przeczytam.
Jest napisane tak o słudze Bożym, o słudze Bożym. Jesteś sługą Bożym, jak powiedziałeś, że jesteś sługą Bożym kiedyś przed Bogiem. Teraz posłuchaj, jaki prorok daje informację o słudze Bożym. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. Sługa pański. Zeszpecony. Ten świat ocenia nas jako zeszpeconych z perspektywy ducha. A więc udajemy, zakładamy te maski Zorro i wjeżdżamy tam od spodu. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie możemy bezpośrednio wielokrotnie. I wyciągamy ich z tej mentalności. Co robimy? Jesteśmy misjonarzami. Ale nie jesteśmy na pewno żywi w kategoriach myślenia tego świata. Dla tego świata to my jesteśmy jak zombie. Zeszpeceni. Jacy? Przerażający dla wielu. Słudzy pańscy. Rozumiecie, co to znaczy? Ludzie się dziwią, czemu mnie nie akceptują w świecie. Bo jesteś brzydki dla świata. Brzydal jesteś. Duchowy brzydal. Odstajesz od standardu urody tego świata. I nie ma potrzeby próbować podciągnąć swojej duszy do takiego stanu, żeby światu się podobać, czy też w świecie się dobrze czuć. My nie mamy się w świecie dobrze czuć. My mamy świat wyciągać z piekła. A czuć, to my się mamy tak, jak chcemy. Słyszeliście, co powiedziałem? Bo sługa Boży może się czuć, jak chce. I dlatego trzeba dopiąć swoją duszę, aby się czuć, jak się chce i kiedy się chce. Rozumiesz? Tak na marginesie. Możesz być na pierwszej linii ognia w królestwie, albo być pomocą i zabezpieczać tyły. Ale jesteś misjonarzem. Nie ma żadnego znaczenia, kto ty jesteś. Czy ty jesteś z przodu, z tyłu, z boku, co ty robisz? Jak w zespole piłkarskim, rozumiesz? Jedni w ataku, inni w obronie. Jedni skrzydłowi, a inni jeszcze co innego. Rozumiesz, o co chodzi? A trener w ogóle nie gra na boisku. Rozumiecie? Na pewno jednak masz misję do spełnienia, mówi Bóg. Bóg mówi, masz moją misję do spełnienia. Włożyłem w ciebie misję. Masz w sobie misję. Przyjdź i zacznij do mnie się modlić. Boże, wiem, że mam misję. Ukierunkuj mnie. Gdzie mam iść? Gdzie mój Damaszek? Gdzie mój Ananias? Przeczytajmy dodatkowo Ewangelię Jana 7:18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat, mówi Jezus. To jest modlitwa arcykapłańska Jezusa. W taki sam sposób, jak Bóg posłał Jezusa, aby szerzył królestwo, Jezus posyła każdego odrodzonego z Bożego Ducha człowieka na świat, aby on szerzył królestwo. Tak samo. Zobaczcie. Tak jak mnie posłałeś na świat, tak samo ja ich posyłam na ten świat. Jak rozumiecie? Tak samo. To jest ten sam rodzaj posłannictwa. Ten sam rodzaj. Stąd uczymy na różnych nauczaniach. Jesteś jak Jezus, możesz to, co Jezus. Rozumiesz, o co chodzi? A więc nie chodzi tu o realizowanie jakichś projektów, ale o rozpropagowywanie Bożej miłości do człowieka. Po co poszedł Jezus na świat? Objawić miłość Boga do człowieka. On tu przyszedł na ten świat w tym celu. Rozumiecie, o co chodzi? Jeśli
jakikolwiek projekt na świecie, w Kościele, nie spełnia tej roli, to jest błędny projekt. On może dobrze wyglądać. Ja masę rzeczy widzę, co robią ludzie. Naprawdę. Tylko celem Jezusa było to, celem Boga Ojca było to, aby Jezus zaprezentował wśród ludzi Jego miłość do ludzi. I to nie była miłość jakaś ludzka, tylko to była miłość Boża do człowieka. Bo ludzką miłość to my w ogóle, tak zwaną ludzką miłość to my oglądamy wszem i wobec w różnych sytuacjach. To nie po to posłał Jezus. Nie był posłany Jezus. To w taki sposób Bóg posłał Jezusa. Posłał Go, aby On zobrazował Jego miłość. I Ty jesteś posłany, jesteś na misji, aby zobrazować miłość Boga. Miłość Boga zobrazować. Jeśli Bóg chce, przede wszystkim, czego Bóg chce? Bóg przede wszystkim chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Przede wszystkim Bóg tego chce od ludzkości. Tego Bóg chce najpierw od ludzkości. Aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I teraz ty jako misjonarz, wiesz co idziesz robić? Ty masz robić wszystko, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Przecież są proste w ogóle implikacje. To rzeczy wynikają z innych rzeczy. Rozumiesz, o co chodzi? To się nic nie gmatwa. Boże, co ja mam robić? Rób wszystko, mówi Bóg do ciebie, aby ludzie doszli, aby ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale dokładnie co mam robić? No nie wiem, wszystko zrób. Jakie to ma znaczenie, co ty zrobisz teraz? Pyta się ciebie Bóg. W ogóle wszystko zrób, wszystko zrób, wszystko zrób. Wszystko mam zrobić? No tak. Żeby byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Tam nie ma żadnych ograniczników. Jezus nie miał hamulca żadnego. Żadnego. Tak jak Jezus, też nie masz hamulca. Nie masz wbudowanego hamulca. Nie ma znaczenia, czy religia powie, wiesz, tak się nie godzi, to trzeba tak być takim szczerym, takim. Nie wiem, nieważne, jakim trzeba być. Ważne, żeby doprowadzić kogoś, tak? Do spotkania z Bogiem. Jakie to ma znaczenie, jak to się zrobi? Cel jest prosty. Idź i działaj. Też musisz tak robić. Potrzebuj sobie w głowie, muszę. Dlaczego? Bo to jest twoja natura. Ty masz naturę misjonarza. Ty nie masz zawodu misjonarza, rozumiesz mnie? To nie jest zawód. To jest natura misjonarza. Natura. Musisz zrobić wszystko teraz, żeby zrealizować siebie, czyli misjonarza. Różni jesteście. Różne macie osobowości, temperamenty, różne. Specjalnie piszę artykuły, żeby ludzie nie próbowali porównywać się jedni do drugich. Jedni będą tacy. Ja taki jestem. Tak, ja przychodzę do domu, jak pracuję. No. Co? Generalnie mój temperament jest taki, mnie jest wszędzie pełno. Ja wchodzę gdzieś i swoją osobą wypełniam pewną jakieś wszystko wypełniam swoją osobą. Obojętnie, gdzie się znajdę. I teraz, bo taki jestem i taki mam temperament. Inny będzie taki człowiek bardziej taki, wiesz, będzie siedział i się będzie ruszał. I to też jest syn czy córka Boża. Rozumiecie, o co chodzi? Ja jestem taki, a ten się nie rusza. I ja jestem misjonarzem i on jest misjonarzem. Człowiek może się nie ruszać, może być taki, że nie będzie brudził nawet wokół siebie. Taki może być człowiek. Ja człowieku siadam, zakładam koszulkę, ja czasami zmieniam po 3 koszulki dziennie. Usiądę i mam jedzenie na tej koszulce. Patrzę, kurczę, jestem w czymś. Rozumiesz? Patrzę, Agata, ona jak się ubrudzi, to w ogóle to można by zapisywać, że ona się ubrudziła na przykład. Ona się nie brudzi. Ja jestem zawsze brudny. Rozumiesz? Ja na przykład nie chodzę już, nie przeklinam w ogóle demonów brudu nade mną, tylko zmieniam koszulki i luzik, nie? Bo ja jestem temperamentny człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? Taki jestem. Głośno mówię, głośno komunikuję, gestykuluję. Czasami idę, patrzę, Agata gdzieś tam, uderzyłem ją ręką. Wiesz, a ja chodzę.
sługa Boży. A są osoby, które są ciche, ale nie ma żadnego znaczenia to. Każdy jest misjonarzem. Misjonarzem, ekstrawertycy, introwertycy, wszyscy wertycy. Rozumiecie, o co chodzi? Każdy wertyk jest misjonarzem. Mężczyzna, kobieta, młody, stary, narodziłeś się z Bożego Ducha, miałeś 7 lat, misjonarz od początku. 48, misjonarz od początku. Modlitwa jednego kierunku. Panie, wiem, że mam robić, tylko teraz co? Pokaż mi. Ja, już mi nóżki chodzą. Tak się modlę do Boga. Co mam robić? Jest napisane, niech wasze nogi będą obute. Jak oni wychodzili z tego Egiptu, nie? Wasze biodra przepasane, kije w waszych dłoniach. Rozumiesz? Cały czas gotowi. Gotowi, wychodzimy. Pan rzucił hasło, jest napisane, że w ogóle Bóg daje hasło. Tak mówi psalm. Bóg daje hasło. Nie można nie być gotowym. Nie można nie mieć lampy w oliwach. A teraz mówię taki, jeszcze jestem niegotowy, fundamentów nie przerobiłem. Jak fundamentów nie przerobiłeś? Nie przerobiłeś fundamentów? Ile jesteś od momentu, kiedy zrobiłem fundamenty? Jeszcze nie przerobiłeś? Teraz powinieneś sobie zadać pokutę, powinieneś zjeść książkę. Rozumiesz? Jeżeli do tej pory nie przerobiłeś fundamentów, zjedz książkę. Rozumiesz? Wkrój w sałatkę, powiedz proroczy gest. Opieprzę książkę Ceruńskiego. W ogóle koniec. Nie będę mówił, że ja nie mam fundamentów. Jak mi trudno w życiu. Bo jestem misjonarzem. Rozumiesz? Misjonarzem jestem. Ja nie mogę stać w miejscu. Rozumiesz? Ja w moim duchu to chodzę tak. Nieważne, czy to introwertyk, ekstrawertyk, czy coś. To jest nieistotne. Zgodnie. Pamiętaj, Bóg nigdy nie pośle cię na misję, która jest przeciwna twojej osobowości. Nigdy. Ten, co będzie taki cichy, będzie miał misję incognito. Tak. Będzie taki, proszę ciebie, że go się tam włoży w takie środowisko, że nikt nie będzie wiedział, nawet puk. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. Ten zbawiony. Jak to będzie człowiek nie od Ewangelii, tylko od proroctwa będzie, że to będzie słowo płynęło z każdej strony. Rozumiesz? Będzie cichy. Inny będzie w ogóle taki jak ja. Ale każdy będzie służył. Dlatego jest napisane, uczynię różnicę między tym, który mi służy, a tym, który mi nie służy. To jest różnicę uczynię, mówi Bóg. Bo ci, którzy Bogu nie służą, to oni nie zatrybili, o co chodzi z ich nowym narodzeniem. Jakbyś go wziął na takie przesłuchanie chrześcijańskie, powiedział, o co ci chodzi z tym twoim nowym narodzeniem? No idę do nieba. Ja mówię, no weź przestań. No do nieba idziesz. Przecież to nie twoja zasługa żadna. To ty z tym niebem. No dostałeś niebo w gratisie. Życie wieczne w gratisie. Zdrowie w gratisie, zasobność finansową w gratisie. W gratisie to wszystko masz. Rozumiesz, o co chodzi? To w gratisie masz. Moc nad grzechem w gratisie. To w ogóle nie mów o tym. Ty powiedz, gdzie cię pchnęło nowe narodzenie. W którą stronę cię wystrzeliło nowe narodzenie. Powiedz, gdzie cię pchnęło. Rozumiesz? Mnie pchnęło tu, gdzie jestem. Pchnęło mnie. Od początku. Ja ostatnio mówiłem tutaj, jak głosiłem, niektórzy z was byli na tym spotkaniu, jak ja w ogóle nawróciłem się do Boga. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. To nie było dla mnie jasne. No dobrze, spotkałem się z Bogiem, dobra, ale co dalej? Nie wiem, o co chodzi. Siedzę, jest więzienie. Siedzę w więzieniu, w więziennej celi. Nawróciłem się do Boga. Mówię, kurczę, no co dalej? No,
dwuosobowa cela. W ogóle no, ten gość no, nie wie, jak on się nazywa do końca. Rozumiesz, jego nie, o nic nie mogę zapytać. Ksiądz, już byłem na jednej mszy, nie pójdę. Rozumiesz, o co chodzi? Co zrobić? Co zrobić? No jakieś spotkania. No dobra, spotkania. I poszedłem na spotkania. Patrzę, jeden stoi, kiwa się. Mówię, z tym też się nie porozumiem. Ja odczekałem, bo ja się nie dziwiłem temu wszystkiemu. Mówię, ale okej, ale tutaj nie do końca. Siedzę w tej celi, mówię, dobrze, książki, potrzebuję książek. Mówię, dobra, jest biblioteka, zapisuję się do biblioteki więziennej. Idę do biblioteki, podchodzę do gościa w bibliotece. Mówię do niego, ty, gdzie tu są książki religijne? Mówię do niego, mówię, weź mnie tam wpuść na książki religijne. Tak spojrzał na mnie, no tam, wchodzę, bo robię tak. O wszystkim, rozumiesz? Jan Paweł II, co trzecia książka. Rozumiesz? Stygmaty, ten taki. Patrzę, wyciągam. Pierwszy raz jestem na dziale religijnym w więzieniu. Ale co? Przyszedłem do Boga i powiedziałem, że ja jestem gotowy na wszystko. Nie wiem, o co chodzi dokładnie z tobą. Nie wiem, ale ja idę. Patrzę. Kenneth Hagin. Mówię, to chyba to jakaś taka dobra książka. John Austin. Rozumiesz, o co chodzi? Ja z taką torpedą wróciłem do celi. Ja samych fundament... Nawet sobie mówię, bo ja tą filozofię lubiłem i lubię dalej. Mówię, wezmę z tego książkę filozoficzną. Poszedłem na dział filozoficzny. Człowieku, wziąłem Kanta. Jedynego nawróconego, proszę ciebie, z całej plejady tam. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg prowadził. Bo Bóg prowadzi misjonarza w konkretne miejsce. To był mój Ananiasz na początku, te książki. To był mój Ananiasz. Rozumiesz? Wstań, idź do biblioteki cerońskiej, wypożycz książki, nie wiem, które ja ci pokażę. Nie przejmuj się. Rozumiesz? Ja ci pokażę, to był mój Ananiasz. On mi pokazał coś. Potem wielu Ananiaszów się pojawiło na mojej drodze. Bo jak ktoś złapie tą nić bycia misjonarzem, to Bóg będzie go prowadził w rozwoju. A jak się będzie siedziało na tyłku i będzie chciało się rozwijać, to rozwój stanie się Bogiem w pewnym momencie. I człowiek się utopi we własnym sosie. I zamiast potem razem iść na misję, to są ludzie w kościele i mówią tak, a ty jesteś zaburzony w tym, a ja już nie jestem, bo ja już przerobiłem demony burzące. Szok. Nie licytuj się, z jakich warowni ktoś wyszedł. Nie rozmawiaj w ogóle o tym. Po co ty o tym rozmawiasz? Nie masz o czym rozmawiać? O warowniach rozmawiasz? Warownie są po to, żeby je zburzyć. Po to są nauczania i książki, żeby zburzyć. Rozumiesz? Po to są... Ludzie, są takie narzędzia jak młoty pneumatyczne, takie młoty, co mają 5 kilo czy 10, rozumiem, ale to nie są meble. Chciałbyś mieć młot 10-kilowy na szafce postawiony? Kwiaty zestawiasz, coś tam, ale nie młot. Albo nie, proszę ciebie, rozumiesz, wiertarkę udarową. Ale mam wiertarkę. To psychole rozmawiają w taki sposób, rozumiesz? To na nic śmiesznego, proszę ciebie, dzisiaj wpadną kumple, będziemy wiercić. Rozumiesz? To idiotyzm. O warowniach się nie powinno rozmawiać. Warownie trzeba zburzyć i iść na misję razem. Na misję. Po to to wszystko jest. A nie żeby w tym mielić. Rozumiecie? To są narzędzia nasze. Ja jestem nauczycielem słowa. Ja narzędzia daję ludziom. Narzędzia. To narzędzia są. To nie są tytuły. Magister od warowni, zdałeś. Absolutnie. Użyjmy tego. Tak? Jak cię Bóg prowadzi jako misjonarza, nauczyciela, bardzo dobrze, ty będziesz innym pokazywał, tak? Ale nie rozmawiasz na spotkaniach towarzyskich, proszę ciebie, o takich rzeczach, czy na grupach, czy na innych sprawach. Po co? Bóg miał jeden plan, dać swojego Syna za ludzkość, a ty masz to rozpropagować. To jest jeden plan. Na różne sposoby masz to zrobić. Ewangelizacyjny, proroczy, finansowy, nieważne, ale jeden cel musi ci pospierać. Jedność myśli i zdania.
Miłość Boża to produkt, a ty musisz ten produkt zanieść światu. To jest produkt. Masz go zanieść światu. To jest twój obowiązek. Na tym musisz się skupić. To ja powiem o takim filmie Pasja. Wiecie, niektórym już to powiedziałem, jak Mel Gibson nakręcił Pasję. Modlił się do Boga, aby on uleczył jego życiowe rany. I wtedy usłyszał głos. Rozmyślaj o moich ranach, a ja wtedy uleczę twoje. Mel Gibson odebrał takie objawienie od Pana. Tak powstała Pasja. Na kolanach. Pasja powstała w jego osobistej komorze modlitewnej. Rozumiecie? I on nie był pełen poznania głębokiego, tylko rozmyślał o ranach Jezusa. Wtedy miał rozwalony związek. Rozumiecie, o co chodzi? Był w ogóle w dziwnych takich sytuacjach życiowych, ciężkich, trudnych. Ale się modlił, bo wiedział, że jest Bóg. Był poraniony. Bóg powiedział, o moich ranach rozmyślaj, a ja uleczę twoje. Co się stało? Boża miłość uleczyła tego człowieka. I teraz, co on robi później? Bardzo krótko po tym proponuje pewnym producentom w Hollywood, żeby zrobić film o ranach Jezusa. Ale nikt nie chce w Hollywood robić filmu o ranach Jezusa. To nie jest intratna sprawa. Więc wraca do siebie. Ma oszczędności, bo jest bogatym człowiekiem. Wyjmuje 25 milionów dolarów i nakręca pasję za własne pieniądze. Zobaczcie, co się stało. Został uleczony ranami Jezusa i od razu wywalił cały swój majątek, aby to poszerzyć. Rozumiecie, o co tu chodzi? Mel Gibson nakręcił pasję, bo zobaczył w sobie co? Misjonarza. Misjonarza. Usiadł sobie, pomyślał, kurczę, jestem aktorem, znam się na sztuce, jestem artystą, potrafię reżyserować, potrafię pisać, zrobię to. Mógł zrobić każdą rzecz inną, mógł skakać i cieszyć, halleluja, Panie Boże, już z żoną dobrze, z dziećmi dobrze, halleluja, dalej sobie będę kręcił swoje w ogóle filmy, strzelanki, będzie dobrze, idę do nieba, halleluja, jest mi dobrze. Nie. Wyjmuje 25 baniek, robi pasję. Coś, o czym w Hollywood usłyszał, że to się nie opłaca. Co ty chcesz zrobić? W ogóle wiesz. No bez przesady. 90% filmu chcesz w ogóle pokazywać, jak jest w ogóle Jezus maltretowany? Po co? Ale to rozważania o ranach Jezusa go uzdrowiły. To go postawiło na nogi. Więc zapłacił każdą cenę. Olał ludzi z Hollywood. Olał to. Miał wywalone na splendor. Powiedział, ja zrobię misję. Właduję się tam przez okno. Nie chcą mnie przez drzwi wpuścić, wejdę przez okno. Film Pasja spotkał się z taką krytyką, że obejrzał go cały świat. Czujecie klimat? Przecież największe głowy, najwięcej krytycy Hollywood skrytykowali pasję. Religia skrytykowała pasję. To za dużo krwi, to takie brutalne, to takie w ogóle. Przecież to były jazdy. Rozumiesz? I posłuchaj teraz. Z uwagi na to, że było to moc, że było tam mocno zaznaczone, że to Żydzi zabili Jezusa, to nawet kraje muzułmańskie, takie jak Arabia Saudyjska czy Iran, oficjalnie puszczały go w swoich kinach. To był hit. Masa ludzi w takich krajach, gdzie za głoszenie Ewangelii mogą ci łeb ściąć maczetą, w ich publicznych multiplexach puszczano pasję. I siedziały tam tysiące muzułmanów i oglądały
naszego Mesjasza i oddawali życie Jezusowi. Jest numer? Człowieku. Skutek jaki? A propos, że Pan wywyższa. Jak sam był reżyserem i producentem, to sam zebrał wszystką kasę. Rozumiecie, jakie pieniądze? Już dla mnie nieznane. Jakie zebrał Mel Gibson. Posłuchajcie, to pasja ustawiła Mela Gibsona na całe życie już. Ustawiło go to, że zdecydował się pójść na misję. Ustawiło go to. Od tamtej pory Mel Gibson zaczął kręcić inne filmy. Już nie było Ptaszek na Uwięzi czy innych, rozumiesz, o co chodzi? Już nie było potrzeby się rozdrabniać. Rozumiesz? Mel Gibson przestał jeździć na zjazdy wielkich gwiazd do Hollywoodu, bo miał na nich wywalone. Bo stworzył własny projekt. Stworzył własną wytwórnię filmową. I pomogła mu w tym pasja. Rany i sińce Jezusa. To działanie, misyjne działanie, doprowadziło do nieoczekiwanych zmian. To była reklama Bożej miłości. Do tego reklama, która nie liczyła się z żadnymi zasadami kościelnymi. On wyszedł poza schemat. On zrozumiał, że jest misjonarzem. Olewał wszystko. Wiesz, o co chodzi z misjonarzem? On olewa system. Misjonarz ma wywalone na system. Misjonarz ma misję, tak jak Paweł. Paweł miał wywalone na system. On w ogóle wpada, czujesz klimat, zaraz po swoim spotkaniu z Bogiem, on wpada do synagogi. To są ludzie, to jest czwarty dzień. No czwarty dzień. Wpada do synagogi i mówi, Jezus jest Mesjaszem. Sam Ananiasz się za głowę złapał. Przecież wiecie o tym, że potem Ananiasz i zbór, w którym Ananiasz był, w ogóle ratowali tyłek Pawłowi, go w ogóle w koszu, przez mury w ogóle wyrzucali, bo przecież on od razu w tym Damaszku narobił takiego dymu narobił Paweł, jakiego nikt nie narobił, no. Od razu w ogóle wszystko wzburzył. Parę dni po nawróceniu. Rozumiesz? Nie rok po nawróceniu. On wpada do kościoła, rozumiesz, żydowskiego, na nabożeństwo i mówi, to Jezus jest Mesjaszem. W ogóle jest, w ogóle wiesz. No człowieku, od razu, a tam od razu, że zabić go, zabić. Trzeba go zabić. Ananiasz nie wiedział, co robi, kiedy kładł na niego ręce. Ananiasz nie wiedział, że od tego dnia Damaszek już nie będzie taki sam. Że już nie będzie można tam normalnie prowadzić zwykłych nabożeństw. Bo wcześniej się nikt nie czepiał. Ale pojawił się człowiek z misją. Człowiek, który zatrybił misję. Twórca chrześcijaństwa. Gdy będziesz chciał być misjonarzem i zaczniesz ogłaszać, że masz w sobie misję, to usłyszysz potężny głos Boga. Jeszcze chwila, jeszcze mała chwila, a zobaczysz moje potężne działania przez Twoje ręce. Jeszcze moment. Jeszcze moment. Jeszcze zobaczysz, jak masy ludzi dzięki Twoim działaniom dotykają mojej miłości. Zobaczysz to. Tylko chciej nim być. Tylko módl się do mnie, abym Cię w tym rozwijał. A zobaczysz, co będzie. Zobaczysz, że o to, o co dziś zabiegasz,
przychodzi do ciebie łatwo. Przychodzi łatwo. O to, co się starasz, przychodzi łatwo, bo jam jest Pan. Ty będziesz działał, mówi Bóg, i ja będę działał. Ty będziesz na misji, i ja będę z tobą na tej misji. A on był z Melem Gibsonem na jego misji. A rozumiesz? Wersety od 17 do 20. I poszedł Ananiasz i włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i odzyskał siły i zwiastował w synagogach Jezusa, że jest Synem Bożym. Dziś tak wielu chrześcijan twierdzi, że mają Chrystusa i nie potrzebują od nikogo zależeć. Ale Paweł dostał kogoś, kto w nim uruchomi misjonarza. Rozumiesz? Nie lekceważ tego, co robi w twoim życiu człowiek czy ludzie, którzy zostali, do których zostałeś posłany, aby obudzić w tobie misjonarza. Przyjmuj to, co ten człowiek czy ludzie dla ciebie mają. Nie buntuj się przeciwko temu. Rozumiesz? Bo to cię postawi na nogi. To spowoduje, że zaczniesz widzieć. Ja przypuszczam, że Ananiasz nie był świadomy, co on produkuje. Lata temu, 21 lat temu, kiedy człowiek o nazwisku Andrzej Starzyński przyniósł mi Ewangelię do więzienia, on nie wiedział, jaki produkt stworzy. Zwykły, prosty człowiek, kochający Boga, emeryt. I drugi, Bronek Chury, redaktor gazety niecharyzmatycznego zboru w Polsce. Dwóch emerytów nie wiedzieli, jaką torpedę zrobią. Nie wiedzieli, na kogo kładą ręce 21 lat temu. Ja też nie wiedziałem. Byłem ślepy. Położyli na mnie ręce. Powiedzieli: idź i szerz królestwo. Ananiasz nie wiedział, jaką torpedę stworzył. I Paweł też nie wiedział jeszcze, kim będzie. Jeden i drugi poszli za wizją misji. Jeden i drugi. Jeden i drugi wypełnili wolę Bożą. Usłyszeli od Boga i wykonali. I Ananiasz, i Saul. Prawdziwa reakcja Kościoła. Ananiasz i Saul. Żeby wypełnić misję, musisz zależeć, i to świadomie. Świadomie. Nie nieświadomie. Świadomie. Rozumiesz? Świadomie zależeć. Nie słuchać jednym uchem, a drugim wypuszczać. Nie wybierać pewne elementy. Gdyby Paweł powiedział do Ananiasa wtedy, jeszcze Saul, gdyby powiedział do niego:
Słuchaj, weź to skróć. Skróć to wszystko. Albo wezmę tylko pół. Albo po co mi to i tamto. Paweł nic nie mówił. Paweł milczał. 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 Paweł milczał, kiedy Ananiasz mu usługiwał. Kiedy się chrzcił. Przecież on nie wiedział, co to jest chrzest. On nie miał precedensów. On w ogóle... On jeszcze nie znał teologii, którą sam później stworzył. Ten prosty Ananiasz powiedział do niego, wiesz, teraz się ochrzcij. A kiedy się ochrzcisz, to Boża moc przeniknie ciebie. Wiesz, teraz położę na ciebie ręce i stąpi na ciebie Duch Święty. Paweł nie pytał, a jak to się stanie, a co będzie? A na pewno nie było takiej relacji między nimi. Między nimi była relacja w Duchu Świętym. Jeden działał, drugi brał. Kiedy już wziął, poszedł dalej dawać innym. Autorytety wyposażą cię i uzdolnią, abyś wypełnił misję. Po to są autorytety w Kościele. Nie po to, żeby za nimi teczkę nosić. Nie po to, żeby mówić do nich pastorze, proroku, apostole czy jeszcze kimkolwiek innym. Nie po to. Bo są zaburzeni ludzie, którzy tego oczekują. Autorytety są po to, żeby cię wyposażyć do misji. Dlatego musisz je odpowiednio w swojej głowie ustawić. Ochronią cię i uleczą. Jest napisane, że jak położył na niego ręce, to przywrócił mu wzrok, wróciły mu siły i nabrał odwagi. Autorytety cię ochronią i cię uleczą. Taka jest wola Boża. Ludzie mówią, Bóg mnie uleczy, mówię, wszystkiego dobrego. Ja dzisiaj tak mówię do ludzi, wszystkiego dobrego. Bo ja już wiem, jak ktoś tak mówi, to on ma jakąś w ogóle igłę w głowie wbitą. On koniecznie by chciał bezpośrednio, są ludzie tak mówią, ja tam tak bezpośrednio od Pana chciał. Ja mówię, a mnie nie zależy. Ja czy przyjmę coś od Pana, czy przyjmę coś od klimatyzatora, to jest dla mnie wsio równo. Ważne jest dla mnie to, aby działało. Bo jestem pragmatyk. Rozumiesz? Pragmatyk. Jak do mnie Bóg powiedział, Artur, idź wsadź głowę w sedes i rób tak 3 razy dziennie, rozumiesz? Z tyłkiem ku wschodniej ścianie, to ja bym to wiernie zrobił i by mnie pobłogosławił mój kibel. Rozumiesz? Bo trzeba być w ogóle człowiekiem szarpniętym, żeby od absolutu domagać się wytłumaczenia różnych spraw. Bóg wybrał Ananiasza. Ananiasz sam nie do końca kumał, o co chodzi. Mówi, Panie, przecież to jest w ogóle zaraza, ten Paweł. No. Ty wiesz, co on tam narobił? Panie Boże, tak wiem, bo jestem Bogiem. No jego? No naprawdę? Halo? Może kogoś innego wybierz, Panie. Przecież to jest niebezpieczny człowiek. Wiadomo, co mu odwali? Że mu odwala. Pawłowi odwalało. Paweł to był człowiek, który nie zachowywał się normalnie, nawet jako żydowski, jakby tam przywódca, bo to był pewnego rodzaju przywódca religijny. On się nie zachowywał normalnie. Bo to był jedyny przypadek człowieka, Żyda w Sanhedrynu, który w ogóle był jakimś bojówkarzem, jakimś skinheadem tamtejszym. Rozumiecie, o co chodzi? Który przylatuje i mówi, daj mi tu papiery, ja w ogóle tam wjeżdżam, wszystkich ich usadzę. To był jeden przypadek. W ogóle reszta tych Żydów to się nie mieszała. Mówi, o, te plemię chrześcijańskie, idioci, wiesz, o co chodzi. Oni mieli w nosie to wszystko. Mieli swoją synagogę, mieli swoje obyczaje, mieli swoje prawo. Rozumiesz? Swoje kodeksy. A tutaj w ogóle, a ten był dziwny jakiś, to on był dziwnym człowiekiem, ten Paweł. Dziwak. Idę ich wszystkich porozwalam. Człowieku, rozumiesz? Ryszard Lwie Serce. Rozumiesz? On wojny krzyżowe będzie prowadził, wiesz?
I teraz Ananiasz to słyszy, mówi, no on, Panie Boże, no dobra, no na przykład się nawrócił. Ale wiadomo, co mu odwali, przecież to jest chora psychika. Dziś powie tak, a jutro będzie inaczej. Pamiętacie losy Pawła później? Oni się z nim przez kilkanaście lat to się bali witać. O tym mówi nam Biblia. Lata później już Paweł miał taką reputację, że jak się do jakiegoś zboru tam dostawał, to oni się w ogóle bali, bo mówili, nie, kolaborant. Teraz tak gada, za chwilę nas wystawi Żydom. To był szajbuz. Ale Bóg mówi, jego wybrałem, Ananiaszu, nie dyskutuj ze mną. O czym ty dyskutujesz? Ty idź, ty nałóż ręce, ty niech go wypełni Duch Święty, ty go ochrzcij. Rozumiesz? Bo z absolutem nie należy dyskutować. Werset 22. Saul coraz bardziej umacniał się. Będziesz rósł duchowo na misjach. To na misjach będziesz rósł duchowo. Nie siedząc i nic nie robiąc i oczekując, że Bóg cię wzmocni. Zamiast czekać, że Bóg cię wzmocni, musisz ruszyć do przodu. Wtedy Bóg cię wzmocni. Wtedy, pamiętam jak robiłem pierwszą ewangelizację w Nasielsku, nie połamały mnie korzonki, tak w ogóle byłem zgięty. Wiktor mnie zakładał skarpetki, wiązał buty. Rozumiesz, jednego miałem kolegę, przyjechał do mnie taki Jacek, torbę wziąłem na siebie, Agata mówiła, że wyglądam jak świadek Jehowy z tą torbą. Chodziłem z tą torbą, tak mówię, i w ogóle siedzę w domu taki zgięty, mówię, Panie Boże, no przecież ja mam robić ewangelizację w tym mieście, mam tubę, mam baterię, wszystko mam, a nie mogę się wyprostować, no nie mogę chodzić. I słyszę, dobrze, idź głosić, no idź głosić. No jak mam iść głosić, jak ja drobię jak gejsza, człowieku, wiesz o co chodzi, no co ja mam, gdzie ja, dobra, idź głosić, no. Weź tę torbę i idź głosić, człowieku. Wziąłem torbę i poszedłem głosić. Tak szedłem. Do liceum 300 metrów było, ja te 300 metrów nie wiem, ile szedłem. Zgięty w pół, słowo honoru. Bolało mnie jak nie wiem. Tak? I patrzę, przechodzę koło liceum, mówię, o kurcze, wow. Zaraz był rynek i za chwilę stałem z tubą przy rynku i śpiewałem, Jezus zwyciężył, to wykonało się. Kiedy? Jak poszedłem głosić. To plecy moje zostały uzdrowione. Jak poszedłem głosić. A nie jak siedziałem i się modliłem i gromiłem chorobę. Paweł spod rąk Jezusa wyszedł ślepy. Takie są prawdy biblijne. Ślepy wyszedł. Bo jeszcze nie rozpoczął drogi. A jak rozpoczął drogę, to mu wszystko wróciło do normy. Dostał szwungu jak ruski autobus i wyzdrowiał od A do Z. Jest napisane, wzmocnił się, umocnił się. Misja cię wzmocni, nie musisz się martwić. Nie potrzebujesz spędzać pół życia na przygotowaniach. Weź przykład z Pawła. Misja cię wzmocni, misja cię wzmocni. Rozumiesz? Werset 16. Ja sam bowiem mu pokażę, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Cierpienie to emocjonalny lub fizyczny ból, będący wynikiem doznania straty. Cierpienie jest przyporządkowane misjom. To są słowa Jezusa do Ananiasza. Mówi, zobaczy, on musi wycierpieć co swoje, mówi Bóg. Jak każdy misjonarz. Nie ma możliwości ominięcia cierpienia na misjach. Chrześcijanie się boją cierpienia. Czego się boisz? Nie bój się. Idź. Będą krzyczeć, będą pluć, będą rzucać kamieniami. Cierpienie jest przyporządkowane misjom.
Ja sam bowiem mu pokażę, mówi Jezus, ile musi wycierpieć dla imienia Jego. Podkreśl sobie w tej swojej książce w Biblii. Musi na czerwono i ja sam mu pokażę, podkreśl sobie. I jak będą cierpienia na misjach, rozumiesz? To się nie dziw. Tylko przeczytaj to, co podkreśliłeś. Realizując misję, częstokroć narażamy się ludziom lub tracimy coś, co do tej pory uważaliśmy za cenne. I to jest normalna sprawa. Przecież się naraził od razu. Od razu też stracił co? Szacunek Sanhedrynu. On stracił swoje żydostwo w pewnym sensie. Jeżeli mówimy w ogóle od tej strony o żydostwie. Wchodząc w życie misyjne, zmienia się nasz system wartości i to łączy się z różnymi stratami, bo się system wartości zmienia. Coś, co było do tej pory wartościowe, kiedy jesteś na misji, przestaje mieć wartość. Coś ci powiem. O ilu rzeczach dzisiaj człowiek myśli? O różnych. Normalnie funkcjonujemy tutaj sobie i o różnych rzeczach myślimy. O różnych rzeczach. Ale gwarantuję ci, gdybyś się znalazł gdzieś na polu walki, to byś nie myślał o różnych rzeczach. Nie myślałbyś tak, że nie mam proszku do prania. Rozumiesz, o co chodzi? Że nie mam modnych butów. Wiesz, co byśmy, o jakich rzeczy byś myślał? Potrzebuję karabin szybkostrzelny. Muszę mieć też bagnet. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle takich rzeczy potrzebuję. Dzisiaj nie marzysz o bagnecie. No ludzie, kto z nas marzy o M16? O jakichś bagnetach? Nikt nie marzy z chrześcijan. Dlaczego? Bo żyjemy w tym środowisku. Gdybyśmy byli w innym środowisku, nasz system wartości byłby zupełnie inny. Zupełnie inny. Zupełnie inny. Zupełnie inny byłby. Kiedy wchodzisz na misję, zmieni ci się system wartości. Nie bój się tego. Diabeł ci będzie się mówił, stracisz. Nie, nie stracisz. Powiem ci coś. Na misjach pewne rzeczy przestaniesz lubić. W ogóle przestaniesz je lubić, przestaniesz na nich zależeć. Przestanie ci zależeć na nich, rozumiesz? Będziesz na misji. Będziesz rzeczy traktował jako pragmatyczne. To będzie dla ciebie ważne, co się przyda. Nie martw się. Słodycz życia nie ucieknie. Jest napisane, że kto szuka królestwa, wszystko inne będzie mu dodane. Ja już dawno zapomniałem o tym, co się nazywa wszystko inne. Wiecie, ja o tym nie pamiętam. Ja w ogóle o tym nie myślę, bo ja jestem na misji. Wszystko inne jest mi dodawane. Jest mi dodawane. Cały czas jest mi dodawane. Ludzie, ja naprawdę nie bujam się z pewnymi problemami, z którymi buja się wielu ludzi, którzy nie są na misjach. Albo na tych misjach tak są, nie są. Wpadnę na wojnę, wypadnę. Nie, no to oni się bujają z czymś, a ja się nie bujam. Poszedłem, rozumiesz, i urwałem klamkę i nie ten. Ostatnio tak chciałem okno otworzyć na górze w pokoju, że mi został człowieku w ręku ta klamka taka duża. Tak mówię, kurczę, tak bardzo chciałem powietrza, Panie Boże. Mówię, kurczę, no, jestem napalony na świeżość. Mimo, że wiemy, i jesteśmy świadomi, to kiedy przychodzi ból, to ból jest odczuwalny. I nie można się cofnąć z misji, bo jest ból. Trzeba zawsze pamiętać, że to jest przyporządkowane misji. Diabła możesz gromić i powinieneś zawsze w każdych warunkach. Tylko musisz zrozumieć jedną rzecz, że można zgromić diabła, a dalej w różnych sytuacjach będzie trudno. Rozumiesz, o czym mówię, bo jesteś na misji. Już tam nie ma diabła. Nie ma to już diabła? Nie ma. To już nie działają demony. A co? No środowisko jest nieprzyjazne. Jesteś na nieprzyjaznym gruncie. No człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Tak jakbyś chodził na bosaka po szkłach. To nie chodzi o to, że to diabeł te szkła rozrzuca ciągle. Te szkła tam po prostu leżą. Takie są chodniki na tych misjach. Ze szkieł. Rozumiesz? Odczuwasz ból, ale to cię nie zabija.
W co patrzysz? W nagrodę. Paweł biegł przez swoje życie i mówił, idę po nagrodę. Idę po koronę, która czeka na mnie. On wiedział, po co idzie. To był inwestor. On wiedział, po co idzie. Zatem co masz robić? Masz zdecydować się na bycie misjonarzem. Ty musisz to zrobić. I musicie być w tym jednomyślni. Jednomyślni. Jesteśmy kościołem misyjnym. Rozumiecie? Kościół misyjny to nie jest kościół, co jest i go nie ma, jak wielu ludzi myśli, że kościół misyjny to jest coś takiego, że jest, a potem się gdzieś przenosimy. Nie, my się nigdzie nie przenosimy. My tworzymy nowe, a nie się przenosimy. Ale nasza ideologia, rozumiecie, to jest ideologia misyjna. Masz zaprzestać walczyć o zachowanie jakichkolwiek elementów twojego starego życia i zawołać do Boga o ich utratę. Nie o zachowanie, tylko o utratę. Pomóż się dziś. Boże, pomóż mi stracić wszystko, co do tej pory skrupulatnie zachowywałem i powodowało to, że drzwi do misji były z tak wysokim progiem. Pomóż się, powiesz, pomóż mi to stracić, a On ci pomoże to stracić. Paweł, dlaczego Paweł wzrok? Ja słyszałem mnóstwo teologicznych wykładów, dlaczego Paweł stracił wzrok, jak spotkał się z Jezusem. Potem nawet jest mówione, że miał słaby wzrok całe życie. Nie miał słabego wzroku Paweł. Wiesz, dlaczego Paweł stracił wzrok? To jest prorocza informacja. Paweł bardzo dobrze widział, tylko to wszystko było chore. Spotkał się z prawdą jedyną, z prawdą z Nazaretu się spotkał i stracił wzrok, oślepł. Oślepł na stare sprawy, oślepł na stare życie, oślepł na starych znajomych, oślepł na stare idee i intencje, oślepł, rozumiecie, o co chodzi? Stał się ślepy na to. Powiedz do Boga, Boże, chcę być ślepy na to, co w moim życiu było do tej pory. Boże, chcę oślepnąć jak Saul na wszystko, co stare było w moim życiu. Chcę oślepnąć na ten świat. Chcę oślepnąć na grzech. Chcę oślepnąć na te rzeczy. Panie Boże mój, a Ty wypełnij mnie Duchem Świętym i daj mi nowy wzrok. Wzrok misyjny. Wzrok misyjny mi daj. Tak się módl. Masz odważnie ruszyć w nieznane. Ludzie mówią, chcę dokładnie widzieć. Czemu? Paweł pierwszą drogę swoją przebywa na ślepo. On od Jezusa, idąc w te życie, nowe życie, jest ślepy. On nie wie, dokąd idzie. Jego co? Za rękę go prowadzą. Powiedz, Boże, jestem gotowy ruszyć w nieznane. Miej za drogowskaz jedynie głos Twojego Boga posyłający Cię na misję do świata. Miej to w głowie. Jestem posłany, jestem posłany, jestem posłany, jestem posłany, jestem posłany. Niech to Ci gra w głowie. Ktoś powie, a gdzie jesteś posłany? No do zaginionego świata. Ale konkretnie, a to ja nie wiem dokładnie. Na razie mnie ktoś prowadzi za rękę. Nie wyrywaj swojej ręki. Daj się prowadzić na misję. Oni już szli na misję z nim. Już. Na razie za rękę. Ale na misję. Tu w tym kościele i w zespole będziemy zawsze ludzi tam prowadzić. Nigdy nie będziemy ludzi prowadzić w inne miejsca. To jest kościół dla misjonarzy. Rozumiecie? Dla misjonarzy. Będziemy prowadzić ludzi za rękę na misję. I wy kolejnych ludzi macie obowiązek prowadzić za rękę na misję. Za rękę i na misję.
za rękę i na misję. Masz zbawiać świat pomimo bólu i trudności. Pomóc się do Boga powiedzieć, Boże, będę zbawiał świat pomimo bólu i trudności. Boże, jak będę widział węże i skorpiony, to nie będę się zastanawiał, czy mam mocne buty, tylko zdejmę te, które mam. I powiem, idę. Teraz mnie prowadź. Jezus. Zdejmę te, które mam. Zdejmę te, do których się przyzwyczaiłem. Powiedz, Boże, ja będę chodził po wężach i skorpionach i nic mi nie będzie. Tak, one będą gryźć i kąsać i kuć, ale nic mi nie będzie. Rozumiesz? W tym słowie, że będziesz deptał po wężach i skorpionach i nic ci nie będzie, nie jest powiedziane, że węże i skorpiony nie będą cię gryźć. Jest powiedziane, że nic ci nie będzie, ale nie, że nie będą cię gryźć. Paweł, jak wsadził łapę do ogniska, to jest napisane, że mu się uczepiła żmija ręki, ugryzła go. Ale według tego słowa Pawłowi nic nie było. Ale to nie oznacza, że nie czuł bólu. To było cierpienie, bo ugryzła go żmija. Ale Pawłowi nic nie było. Jest napisane, strząsnął ją w ogień. A rozumiesz? Strząsnął ją. Krew leciała, popatrzył, zawinął, poszedł. Powiedz tak do Boga. Powiedz, Boże, ja nie będę się obawiał, że to będzie boleć, że tam cierpienie będzie jakieś. Luzik, guzik, Panie Jezu. Ważne, że nic mi nie będzie. Nic mi nie będzie. Masz prezentować osobowość i majestat Bożego Syna, będąc jak On dla tego świata. To jest Twój wizerunek misjonarza. Twój wizerunek misjonarza. Taki masz obowiązek. Ja nie wiem, czy Ty jesteś ewangelistą, prorokiem, apostołem, nauczycielem. To nie jest ważne. To nie są ważne rzeczy. To jest drugorzędna sprawa. Ważne jest, żeby Twoja osoba prezentowała osobowość i majestat Chrystusa. Rozumiesz? To w takiej odsłonie wchodzi się na misję. Oto ja. Chrystus w ciele. Ale nie Chrystus, bo krzyczę jedynie, że jestem Chrystus. Rozumiesz? Chrystus nie krzyczał, że jest Chrystusem. Jest napisane, że na ulicach nie usłyszano Jego głosu. Wiecie, co to oznacza? To nie oznacza, że On nie głosił. To oznacza, że On nie bujał się, rozumiesz, w tym, że jest Chrystusem. On się w tym nie bujał. On po prostu był Chrystusem i prezentował Chrystusa. On się nie ukrywał. Nie był fałszywie skromny. Ale też to nie była postać, która się bujała. Mówi, wiesz, jestem Chrystus, znam Boga. Rozumiesz? Nie. Masz prezentować osobowość i majestat. Majestat. Rozumiesz? Majestat. To jest wielka rzecz, majestat. Nie być pajacem z nieba. Rozumiesz? Tylko majestat Syna Bożego. Możesz być kontrowersyjny. Rozumiesz? Możesz w ogóle tworzyć bardzo silne spiętrzenia społeczne, ale jako majestatyczna postać. Jako ikona z nieba. Dlatego musisz dbać o charakter, rozumiesz? Musisz piłować wszystkie w ogóle zbędne rzeczy z Twojego życia, wykształtować inne, bo jesteś na misji. Nie będziesz na misji, Ty się nie przygotowujesz do misji, Ty jesteś na misji. Od pierwszego dnia narodzenia z Bożego Ducha jesteś misjonarzem. Czy wiedziałeś o tym, czy nie wiedziałeś? I musisz być jednej myśli, jednego zdania tutaj w tym temacie.
Rozumiesz? I musicie dbać o siebie nawzajem, ludzie, jako o misjonarzy Bożych. I musicie sobie usługiwać, jak Ananiasz Pawłowi, a potem Paweł Ananiaszowi. Bo przez to, co Paweł potem zrobił, to Ananiasz jako część Kościoła korzystała. Bo to Paweł rozpropagował to, tą małą trzutkę, w której był Ananiasz, to Paweł rozciągnął w ogóle na tysiące ludzi. Więc Ananiasz przestał być obywatelem małego państewka chrześcijańskiego w Damaszku, tylko stał się częścią potężnego kościoła euroazjatyckiego. Rozumiecie? Już nie musiał się chować później. Okej? Nie musiał. Bo potem się chrześcijanie mnożyli jak króliki. Więc Ananiasz usłużył Pawłowi, a Paweł usłużył Ananiaszowi. Usługujcie sobie nawzajem w Duchu Świętym. Okiełznajcie wszystko, co wam w tym przeszkadza. Bo jesteście misjonarzami, ludźmi, których wybrał i powołał Bóg do tego. A wszystko, co wam się należy z krzyża Golgoty, na pewno wam się przydarzy w życiu. Sława, chwała, pieniądze, splendor, dobro, miłość, przyjaźń. Wszystko. Byle idź na misję. Byle się nie bój. Rozumiesz? Wstańmy, proszę. Ojcze, modlę się o to, żeby słowo, które dzisiaj było uwalniane, przenikało każdego z nas. Aby misjonarz, którego w nas włożyłeś, coraz bardziej manifestował się, Ojcze. Ojcze, uchroń nas od wszelkiego zasiedzenia w miejscu stagnacji duchowej. Uchroń nas, Duchu Święty. Nie pozwól nam na to. Potrzebujemy Cię do tego. Ojcze, będziemy szli i nie będziemy zadawali zbędnych pytań. I wiem, że wszystko będzie nam dodane. Zrobimy porządek ze wszystkim, z tym trzeba zrobić porządek. Żeby Twoja misja, którą nam dałeś, nie była pogwałcona w niczym. Pomóż nam w tym, Duchu Święty. Modlimy się o to jedną myślą, jednym zdaniem. Amen.